Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj opowiem Wam troszeczkę o igłach do filcowania, a mianowicie jak one się właściwie dzielą, na jakie rodzaje, jak wybrać tą najlepszą, no i które osobiście ja polecam, których używam najbardziej. Dobrze, zacznijmy może od tego, jak w ogóle dzielimy je na jakie rodzaje, jakie nazwy możemy znaleźć w sklepach. Gdzieś tam na różnych stronach internetowych, czy też na Allegro, na innych jakichś takich platformach, sklepach. One są najczęściej nazywane jak po prostu igła duża, igła mała, igła średnia. I to jest niestety dość utrudniające jakby wybór, ponieważ to na przykład jest igła mała, można by ją tak nazwać. I jakbym sobie wzięła teraz inną igłę małą, to na podstawie tej króliczka pokażę, jaki efekt one mogą uzyskiwać. Obie byłyby jako małe, a jednak mają jakby zupełnie inną siłę, powiedzmy, ubicia tej wełny. Przy tej dokładnie widać, że ona rzeczywiście coś robi. Coś się dzieje, wełna się ubija. Natomiast przy tej drugiej efekt jest zdecydowanie dużo, dużo mniejszy. Ona ledwo tutaj cokolwiek robi. To już jest igła, która jest dobra do naprawdę maleńkich, maleńkich szczególików, bardzo delikatnych detali. No a w sklepie, w jakimś tam internetowym, rzeczywiście obie byłyby nazywane igłą małą. Natomiast igły duże to oczywiście igły, które robią nam, że tak powiem, duży efekt, czyli bardzo mocno ubijają wełnę przy każdym pojedynczym wbiciu, tak jak tutaj widać. Więc no, jest dużo łatwiej, jeśli znajdzie się sklep, w którym igły są nazywane numerami. Mają po prostu numer lub też jeszcze numer, literkę, które powie nam dokładnie, jakiego rozmiaru jest ta igła. W moim sklepie tak właśnie znajdziecie igły opisane, więc teraz pokażę może po kolei, jakie igły można znaleźć i jaki one rzeczywiście efekt dają. Jeśli chodzi o numery, to im wyższy numer, tym igła jest delikatniejsza. Czyli na przykład to jest 42 i to jest właśnie igła, którą pokazywałam wcześniej, do bardzo delikatnych rzeczy, jakichś tam szczególików. 42. To jest 38, czyli już numer mniejszy i robi już tutaj więcej. Fajnie ubija. To jest moja ulubiona, tak swoją drogą. No i to jest numer 32, czyli tu już od razu po rozmiarze jakby widać, że ona jest nawet o wiele grubsza i też o wiele mocniej ubija tę wełnę. Więc kiedy zaczynamy figurkę, to bierzemy oczywiście igłę z jak najniższym numerem, bo wtedy ona bardzo szybko nam ubije taki ogólny kształt. Czyli na przykład, a może spróbuję odwrotnie, pokażę, jakby to wyglądało igłą małą. Mam tu kawałeczek wełny. To jest igła, chwileczkę zerknę, 42. Ubija, ale raczej delikatnie. Trochę by się trzeba tutaj namęczyć, żeby ubić z tego jakiś taki dokładniejszy kształt. Rozerwę to sobie znowu i teraz pokażę igłę 32. Proszę bardzo, kilka ukłuć i już mamy kształt gotowy. Więc do jakichś takich większych figurek, albo po prostu jak chcielibyśmy bardzo szybko sobie ten kształt taki ogólny ogarnąć, to właśnie taka igła 32, 36 to jest najlepszy wybór. Później jak już mamy kształt gotowy i chcemy zacząć pracować nad szczegółami, to wtedy możemy sobie wziąć właśnie 38, która też bardzo fajnie tą wełnę ubija. I jeszcze możemy nadal dopracowywać sobie ten kształt, a do jakichś takich naprawdę drobnych elementów, maleńkich, jakbym na przykład tutaj chciała oczko gdzieś tam poprawić delikatnie, to wtedy tą igłę małą. Dobrze, no to teraz jakie mamy tutaj po kolei igły? Będę to pokazywała na króliczku cały czas, bo najlepiej właśnie widać to jakby na gotowej figurce, jak bardzo dana igła te miejsca ubija. Więc tak, najdelikatniejsza igiełka, jaką posiadam, której używam raczej jednak rzadko, bo aż takich szczególików nie robię, to jest igła 42, ale uwaga, ona ma nazwę dodatkowo Crown,
ponieważ jej końcówka, nie wiem, czy to będzie widać, ciężko to pokazać pewnie, jej końcówka wygląda jak taka, powiedzmy, no, w nazwie ma koronę i rzeczywiście wygląda tak jak kawałeczek korony, ta końcówka, ten szpikulec, powiedzmy, który jest później dookoła korony. I w związku z tym, przez ten swój kształt na końcu, ona jest naprawdę delikatna. Tutaj bardzo, bardzo delikatnie pracuje, bardzo minimalnie nam tą wełnę ubija. Więc oprócz tego, że jest 42, czyli wysoki numer, delikatna, to jeszcze ma tą końcówkę crown. Inna igła 42, to jest 42M, więc też teoretycznie ten sam rozmiar, ale już nie ma tej końcówki. Końcówka składa się tutaj z kilku takich nacięć na końcu, z tych kilku tutaj haczyków, powiedzmy. Więc ona też pracuje delikatnie, ale widzimy, że ubija tę wełnę. To jest moja ulubiona igła mała. Tej używam bardzo często do wykańczania jakichś figurek piesków mniejszych i tak dalej. Więc to by było to. Igła, której używam bez przerwy i w zasadzie 99% moich figurek nią robię, to jest igła spiralna. Od razu widać, dlaczego się tak nazywa. Cała ta końcówka, którą wbijamy, jest zwinięta w taką spiralę. Nie wiem, czy to dzięki temu, że właśnie ten kształt jakoś na to wpływa, czy no nie wiem dlaczego, ale ta igła łamie mi się zdecydowanie rzadziej niż igła na przykład tego samego rozmiaru, ale nie zwinięta. Czyli 38, ale gdyby była prosta, zdecydowanie częściej mi się po prostu łamią. Ta jest świetna. Tej używam no, bez przerwy. I to jest taki efekt pośredni. Można nią zrobić nawet całą figurkę od samego początku do samego końca, czyli nie używać igieł jakichś tam bardzo dużych na początku, tylko nią też bez problemu sobie ubiję taki ogólny kształt figurki, a później po prostu nawet szczegóły też nią sobie bez problemu jakoś tam dopracuję. Więc tą bardzo polecam, ta jest naprawdę świetna. No i teraz igły stopniowo coraz większe, czyli z mniejszym numerem. To było 38 przed chwilą, teraz mam 36, ale znowu igła specjalna, bo to jest 36 star. Star, czyli gwiazda, no i na końcu, widać czy nie widać, chyba widać, na końcu ma taki kształt po prostu gwiazdy. To się rozchodzi w taką gwiazdkę. No nie wiem, mam nadzieję, że troszeczkę to widać. Jest jakby mocniejsza niż ta przed chwilką, więc będzie ubijała wełnę mocniej. I tu od razu widzimy, jak bardzo ona tą wełnę wbija. Od razu robią się dosyć duże tutaj wgłębienia od niej. Więc ta jest też świetna właśnie do robienia ogólnej, jakby ogólnego zarysu figurki. No i znowu, ponieważ ona jest dosyć gruba, przez to, że jest właśnie tą igłą w kształcie gwiazdy na końcu, to jest też bardzo wytrzymała. Jeszcze tego typu igła mi się nie złamała, a używam ich już tam od jakiegoś czasu, więc też świetna, polecam zdecydowanie. No i jeśli chcesz zrobić jakąś ogromną figurkę, bardzo dużą, no, albo po prostu szybko się uwinąć właśnie z tym ogólnym kształtem, to mamy tutaj igłę 32, czyli igłę już taką no sporawą, tak? Jest dużo grubsza w porównaniu na przykład z igłą małą. Igła duża, 32, ta była 42, więc różnica i w grubościach, i też w działaniu. Pokazywałam wcześniej, jak ona działała właśnie tutaj ubijając. No i jakbym chciała sobie wbić, to już tutaj swobodnie nie wbije tej igły w figurkę. To już stawia tutaj bardzo duży opór, więc no, ona zdecydowanie na sam początek filcowania. Jedna taka zdecydowanie przyda się. I posłuży też na pewno na bardzo długo, bo ona jest strasznie gruba. Też jeszcze ani jedna mi się nie złamała, bo naprawdę są takie solidne. No i co, na dobry początek zdecydowanie polecałabym co najmniej trzy rodzaje igieł. Czyli igłę jakąś małą. Osobiście zdecydowanie brałabym igłę 42. Bo jest naprawdę fajna, bardzo tutaj bardzo dokładnie można sobie nią wszystkie jakieś szczególiki porobić. Igłę taką pośrednią,
w rozmiarze, czyli tą spiralną 38, bo tak jak mówiłam wcześniej, ona się naprawdę nie łamie. Znaczy, no oczywiście może się złamać, ale robi się to jakoś tam, zadzieje się to bardzo, bardzo rzadko. No chyba, że ktoś już zupełnie zaczyna i jakby robi cuda tą igłą jakoś pod dziwnymi kątami, to wtedy rzeczywiście może się jakoś wyginać i tak dalej. Ale jest zdecydowanie mocniejsza niż jakiegoś innego rodzaju igły, na przykład takie z prostym końcem. Czyli igłę małe, igłę małą, przepraszam, igłę spiralną, no i jakąś igłę większą, czyli na przykład tą igłę 36 Star albo już taki konkretny kaliber, czyli tą, którą pokazywałam ostatnią, 32. Trzy rodzaje igieł i to jest taki już fajny początek. Warto oczywiście mieć jakiś tam zapas, bo jednak igła, której używamy najczęściej, na pewno w którymś momencie nam się złamie, szczególnie jeśli zaczynamy dopiero jakąś tam przygodę z filcowaniem. Więc tak po dwie, trzy powiedzmy sztuki, jeśli chodzi o takie najbardziej popularne, czyli na przykład trzy spiralne, jedna mała, jedna duża. I to by był już fajny początek. Fajny początek kolekcji igieł, powiedzmy. Ja tu na swojej podkładce mam ich dosyć dużo. I doskonale wiem, która jest która. To znaczy oczywiście muszę je najpierw podnieść, spojrzeć na końcówkę i wtedy wiem, aha, to jest ta, której potrzebuję. A tak to sobie po prostu zwykle tutaj stoją powbijane. Nie powiedziałam jeszcze o jednej igle, bo oprócz tego, że mamy igły jakby o różnych rozmiarach, to mamy też jeszcze igłę działającą odwrotnie, dosłownie. Czyli zamiast ubijać nam wełnę, ona ją wyciąga. Zaprezentuję. Wchodzi bardzo lekko, no bo nie ma tam żadnego oporu. Ona ma te haczyki na końcu w drugą stronę, żeby właśnie wełnę wyciągać z figurki. Więc jeśli chcę zrobić na przykład jakiś fajny puszek, żeby ta moja figurka miała taki delikatny puszek na sobie, no to wezmę ze dwie, chwycę je razem i będę sobie tak wbijała, aż ten puszek, ten efekt takich kłaczków wystających będzie na tyle wyraźny, na ile ja jakby chcę. No i tutaj już bardzo dobrze widać. Ten kawałeczek to jest to, co przed chwileczką zrobiłam. Więc tak działa ta igła. To jest igła odwrotna albo inaczej nazywana reverse. Też warto mieć jedną, bo to znowu zależy jakby jaki rodzaj figurek chcielibyśmy zrobić, ale no nawet na jakiejś tam figurce, która raczej nie wymagałaby robienia puszku, czasami się zdarza, że gdzieś tam chcemy sobie delikatnie wyjąć trochę tej wełny, poprawić ją, jakby przybić w inny sposób, więc też nawet do tego się nadaje. W razie pytań proszę pisać w komentarzach. To by było chyba na tyle. Do następnego razu.